Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla ciebie. Ze mną w studiu nasz stały ekspert Tomasz Sokołowski. Witam cię, Tomku, po przerwie. Kłaniam się. 11 czerwca. Tę datę kibice piłkarscy mają oczywiście podkreśloną na czerwono, bo to początek piłkarskich mistrzostw Europy. Ale to również dzień, ważny dzień dla naszego regionalnego podwórka, bo wtedy właśnie mamy poznać nowego prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Nowego, bo po 21 latach z funkcją żegna się dotychczasowy prezes Zdzisław Łazarczyk, z którym akurat mamy telefoniczne połączenie. Dzień dobry, kłaniamy się, panie prezesie. Witamy serdecznie. Moje uszanowanie, witam państwa, witam słuchaczy. Panie prezesie, 21 lat jak z bicza strzelił, można powiedzieć. Pamięta pan swoje początki może na stanowisku prezesa, bo to taka epoka mała piłkarska. Czy trzeba to przypominać? Pamiętam, tak. No miałem wtedy 50 kilka lat, teraz mam ponad 70 i dlatego jakoś tak układało się, że no, wybierano mnie, podtrzymywałem zaufanie co 4 lata. Nie mogłem odmówić i rządziłem tak w miarę, starałem się jak najlepiej pozytywnie kierować tym związkiem. Oczywiście nie ode mnie tylko zależały sukcesy, ale przede wszystkim od składu, zarządu, od poszczególnych działaczy działających w komisjach, wydziałach, od pracowników biura. Panie prezesie, niedługo poznamy nazwisko pana następcy. Kiedy już to się stanie, pan jako doświadczony działacz, jakie będzie miał takie pierwsze rady dla nowego prezesa? No tak, przede wszystkim idziemy w przyszłość, nie zapominając o przeszłości. W zasadzie ostatecznie słyszałem fajne, modne powiedzenie, że to, co było dobre w minionych latach, należy kontynuować. No i szukać nowych wyzwań. Po prostu powiem, że usiądziemy w cztery oczy i pewne sprawy i te takie ogólne i te szczegółowe będę starał się przekazać. No to mówię, że przede wszystkim nie zaprzepaścić szkolenia młodzieży, bo mamy sukcesy, w tym siedzę w tej chwili w swoim jeszcze gabinecie, gdzie widzę, już nie ma miejsca na puchary, na półkach tutaj i na biurkach. Także to jest to. Poza tym organizacja rozgrywek, jest to ciągle, mamy problem, organizacja rozgrywek, żeby przebiegała właściwie. Ciągle te baraże nieszczęsne, teraz mamy czwartą ligę, chociażby Tomek siedzący. Czy prezesie, czy ewentualnie, tak wejdę, czy jest szansa, oczywiście na przyszłość to, żeby właśnie czwarta liga była jedna silna grupa, mocna, nie wiem, złożona z 20 drużyn, tak, żeby ten zwycięzca po prostu bez baraży już awansował, tak? Nie wiem, czy powiem to jest... Tak. Powiem, kochany kolego Tomaszu. Myśmy już kiedyś to zrobili. Ja wiem. Nie chciałbym się tego, już zrobiliśmy to. No ale oczywiście czyli kluby zanegowały to, zakrzyczały nas, przepraszam bardzo, i cofnęliśmy decyzję zarządu, to później to wrażeniem tak mówię, tylko hulało i funkcjonowało chyba trzech albo A to jest dobra zmiana, jakby przeszła z tym właśnie z jedną grupą? Dobra, bo wszędzie uciekają od tych podziałów. Czyli te mniejsze kluby, to mniejsze kluby się obawiają? Prezesie, czyli te mniejsze kluby się obawiają? Tak naprawdę? Tak, mniejsze kluby obawiają się te, którym groziłby spadek w tej chwili, czy jak było w ubiegłym sezonie. Tego się obawiają. Tak, ale jeżeli chcemy iść naprzód... Większe, silniejsze, mocniejsze są. Chcą tego, tak. Tak, Tomek jest... No i przekażemy to władzom i że to świadomie. Ci, który z kolegów z tej trójki zwycięży, temat zna doskonale, szczególnie zna Pietrzyk, szczególnie zna Kostecki. No jeżeli może pan przedstawić tych kandydatów, panie prezesie? Proszę uprzejmie. Alfabetycznie postaram się. Dobrze. Kolator. Tak. Syn Eugeniusza, czyli Artur Kolator. To jest pierwszy, jeśli chodzi o... No, on jest 40-latek i w prawie chyba nie pamiętam, że jego datu. Był w szkoleniu cały czas. Był w szkoleniu, był dyrektorem tego gimnazjalnego ośrodka szkolenia sportowego młodzieży. Był trenerem, koordynatorem, był edukatorem ostatnio do ubiegłego roku, czyli szkolenie trenerów na terenie Mazowsza. No i działał w klubach, no włącznie chyba z drukarzem, gdzieś tam miał jakieś
swoje. Tak, panie prezesie, ja muszę przerwać, bo niestety tak. Nie mamy czasu, żeby każdego tak szczegółowo przedstawiać. Tak. Oprócz tego Sławomir Pietrzyk, Roman Kosecki, bez komentarza, znana postać i tak dalej. I Sławomir Pietrzyk, prezes były i obecny Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a propos tych zawirowaniach z okręgami jest, że tak powiem, naszym pełnomocnikiem delegatury Radom. To moje pytanie konkretne jest takie, co tam się w kuluarach mówi, kto może być pana zdaniem następcą pana na stanowisku? No, pytanie trudne, bo w tej chwili wszyscy tak o to pytają mnie i w Polsce, i z Polski. I powiem szczerze, nie prowadzimy żadnych rankingów, nie prowadzimy żadnych, że tak powiem, wyliczeń, badań. I powiem tak na to pytanie. Każdy mówi, że wygra. Każdy z tej trójki. Serio. Każdy ma swoje atuty. A ja, proszę? Każdy ma swoje atuty z tej trójki. Swoje atuty, zgadza się. No, czy to wie może być? Ja naprawdę w tej chwili trudno mi tak publicznie powiedzieć, no bo nie jestem w stanie. A panu do któregoś bliżej? Panu do któregoś bliżej, jeśli chodzi o, powiedzmy, plan, o wizję związku? Pytanie bez odpowiedzi. Okej. Dobrze. Dobrze, no. Rozumiem, oczywiście. No, dyplomatycznie. Chciałem jeszcze to czasu przejść coś. A co będzie może, czy panie prezesie, taki może jednym też i zdaniem, co będzie jakby wyzwaniem dla nowego prezesa, żeby ten związek poszedł, jak to się mówi, jeszcze bardziej do przodu, tak? Wiadomo, z tego jak ja jeszcze prowadziłem młodzież, to zawsze, co roku te grupy młodzieżowe zdobywały medale. Tutaj chyba mi się wydaje jest, tak? Tak dalej jest, to mówiłem właśnie przed tak, chwilą. Ale co może być takim wyzwaniem, kluczem? Żeby to jeszcze lepiej poszło, wszystko. Żeby jeszcze lepiej poszło. Tak. Tak, dokonać pewnych zmian w komisjach w tych prowadzących, oczywiście rozgrywki młodzieżowe, to jest komisja młodzieżowa, komisja piłkarstwa kobiecego, futsalu, w ogóle i komisja szkolenia przede wszystkim. To jest ciągle takie modne, młodzież. Ale poza tym system rozgrywek tej młodzieży, no bo wiadomo, miały być turniejowe rozgrywki od tych najmłodszych grup. Nie wyszło to, bo przez, oczywiście Michał to przedstawił. No i przede wszystkim troska o finanse. Finanse będą, zawsze będą finanse. Mniejsze czy większe i jakoś tam radziliśmy sobie i będą następcy, mam nadzieję, radzić. No to są te rzeczy, które będą podstawowe. I być dla klubu. My jesteśmy wybierani po to, żeby dla siebie i żołnierz dla zarządu, dla wydziału, dla komisji. Jesteśmy dla klubu, dla was. Panie prezesie, swego czasu na pewno te było kilka klubów, które grały na najwyższym poziomie, bo oprócz tutaj, czy coś możemy tutaj zrobić, żeby właśnie, czy w Ekstraklasie na dobrej drodze jest Radomiak w tym momencie, ale też i w tych niższych ligach, czyli w pierwszej czy w drugiej, żeby właśnie kluby na Mazowszu też może uczestniczyły. No my takiego wpływu na to nie mamy, no przecież nie mamy wpływu na Ekstraklasę czy pierwszą ligę. No martwimy się oczywiście tym, że z nich i zjeżdżam na równie pochyłe jest już. No. Cieszymy się, że wejdzie Pogoń Grodzisk, bo raczej na pewno wejdzie z drugiej ligi, ale nie chciałem, żeby to była zamiana. Grodzisk na Znicz, na Pruszków. No. Czyli jeden do jednego, no tak. No jeden do jednego, dokładnie. Na Radomiu jak najbardziej życzymy tego. Był moment, kiedy przez jeden sezon parę lat temu mieliśmy cztery kluby w pierwszej lidze. W Ekstraklasie. Pamięta pan? Tak, jak najbardziej. No, to... Czyli kto był czwarty? Świt Nowy Dwór. Brawo. No. Graliśmy z nimi w Pucharze, Polski. Graliśmy z nimi w Pucharze Polski, grając jeszcze w Legii. No takie były czasy, no. To jest właśnie wytrawny dyplomata. Zaprosiliśmy pana prezesa, żeby zadawać mu pytania. Skończyło się tym, że to pan prezes nas przepytuje. To jedno pytanie do Tomka, bo go lubię. Nie, to żartuję oczywiście, panie prezesie. Cieszymy się, że znalazł pan dla nas chwilkę. Chciałem zapytać jeszcze o pana plany życie po prezesurze, bo jeszcze pan jest w swoim gabinecie, niedługo trochę to życie się zmieni. Tak już krótko. No, zmieni się. Wszyscy przepowiadają mi, że co będziesz robił, no będę starał się jakoś. Nie będę tylko czytelnikiem aktywnym przeglądu sportowego czy piłki nożnej, ale będę również w miarę aktywnym uczestnikiem, jeżeli będę potrzebny tutaj tego życia piłkarskiego.
tej piłkarskiej naszej doli i niedoli. No bo do sierpnia jeszcze jestem członkiem zarządu PZPN-u, więc jeszcze funkcjonuję i będę starał się zrobić wszystko, żeby następca mój również wszedł tam na te salony. Zdzisław Łazarczyk, prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Panie prezesie, dziękuję pięknie za rozmowę. Wszystkiego dobrego. 11 czerwca mamy poznać nowego prezesa związku. Kto to będzie, tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, kto w przyszłym sezonie poprowadzi piłkarzy Wisły Płock. Otóż będzie to Maciej Bartoszyk, który oficjalnie zostaje w Płocku. Chętnie poznamy kulisy tego wydarzenia. Trudno lepszego rozmówcę w tym temacie niż nasz kolejny gość przy telefonie, Tomasz Marzec, prezes Wisły Płock. Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie. Kłaniam się. Skoro padło nazwisko już pana trenera Macieja Bartoszka, to proszę powiedzieć, co przeważyło za tym, że jednak zostaje w Płocku na kolejny sezon. Bo nie było to pewne. Czy te kilka spotkań wystarczyło? No na pewno trener Bartoszek dał się poznać z dobrego warsztatu, z tego jak wpłynął na zespół, z tego jak złapał kontakt z zespołem, jak zawodnicy zaufali trenerowi Bartoszkowi i na pewno te mecze, w których trener Bartoszek poprowadził zespół, napawają optymizmem przed nowym sezonem, bo na pewno udało się troszkę zmienić styl gry zespołu. Na pewno zespół grał ofensywniej, stwarzał sytuację i na pewno grę Wisły Płock oglądało się lepiej niż wcześniej. I też wydobył potencjał, który drzemie w zespole Wisły Płock, bo ostatni mecz z Zagłębiem Lubin pokazał, jak Wisła Płock może grać w piłkę, więc na pewno kilka rzeczy przeważyło za tym, żeby trenerowi Bartoszkowi zaufać na nowy sezon. Tak, trochę na tę decyzję musieliśmy poczekać. Gościliśmy pana trenera 2 tygodnie temu. On się spodziewał, że decyzja będzie jasna jeszcze przed meczem z Zagłębiem. Stało się to trochę ponad tydzień później. Czy tak długo trwały rozmowy, negocjacje z trenerem Bartoszkiem, czy może w grę wchodziły też inne opcje, inne nazwiska? Nie ukrywaliśmy już wcześniej, że jakby były również inne opcje, ale tutaj po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw i po rozmowie z trenerem Bartoszkiem, jak chcielibyśmy, żeby zespół wyglądał, w przyszłym sezonie postanowiliśmy zaufać trenerowi Bartoszkowi i będziemy pracować dalej i mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała jak najdłużej. Z nami tutaj w studiu trener mówił, że będzie chciał promować młodych zawodników, czyli tutaj wychowanków, i teraz spojrzeć na ostatni sezon, to zajęliście 12 miejsce w Pro Junior System. Jest to łatwe do pogodzenia, czy trener będzie miał, patrząc jak młodzież macie tutaj w Płocku, to będzie łatwy proces? No na pewno rozwój Akademii przez ostatni rok czasu jest zauważalny i na pewno jest potencjał w kilku chłopakach, aby dostali szansę, ale też trzeba pamiętać, że tych młodych zawodników trzeba bardzo mądrze wprowadzić do zespołu, aby też nie popsuć ich kariery, ich takiego psychicznego podejścia do zespołu, bo łatwo jest zniszczyć młodego zawodnika, więc na pewno to będzie jednym z zadań trenera Bartoszka, aby mądrze mógł wprowadzić tych młodych zawodników, którzy na pewno przez ostatni rok czasu zrobili ogromny postęp i na pewno trener Bartoszek będzie miał kilku zawodników, którym będzie mógł się przyjrzeć i których będzie mógł wprowadzić powoli do pierwszego zespołu. Ten ostatni mecz też pokazał, w bramce zadebiutował nasz wychowanek z Płocka, Bartek Gradecki, więc na pewno ten potencjał tych młodych zawodników w Płocku jest, tylko trzeba mądrze wprowadzić tych zawodników do zespołu. Tak, trener Bartoszek gdzieś tam lekko narysował swoją wizję, gdyby został w Płocku, wtedy jeszcze, kiedy go gościliśmy. A z drugiej strony właśnie, jakie cele wy jako Wisła Płock postawiliście przed trenerem? O jednym już mówiliśmy, o młodych zawodnikach, wychowankach. Czy coś jeszcze stoi przed trenerem Bartoszkiem? No na pewno chcielibyśmy, aby gra zespołu wyglądała tak jak przede wszystkim w tym ostatnim meczu, żebyśmy się nie bali, żebyśmy grali bardziej ofensywnie, bardziej widowiskową piłkę, bo też musimy pamiętać, że za chwilę w Płocku powstanie piękny nowy obiekt i też musimy zachęcić kibiców, aby
chcieli przychodzić na Wisłę Płock, żeby oglądali fajne widowiska i przede wszystkim zwycięskie widowiska, ale żeby tych emocji na Łukaszewicza 34 nie brakowało. Czeka też trenera taka mała przebudowa zespołu, bo no jest już właściwie w trakcie takiego wietrzenia szatni. Już w dniu ostatniego meczu Ekstraklasy ogłosiliście, że żegnacie się z aż 7 zawodnikami. Pytanie, jakie Wisła ma plany transferowe na najbliższy czas i czy ta Wisła w przyszłym sezonie ma szansę być mocniejsza niż teraz? Czy ma środki na to, żeby pozyskać? I czy ma na to właśnie środki? No, tak jak wspomnieliście, 7 zawodników ogłosiliśmy, że odejdzie po sezonie. Wcześniej jeszcze 2 zawodników odeszło z Wisły, Torgil Gersen i Julio Rodriguez, więc na tą chwilę odeszło 9 zawodników, odejdzie 9 zawodników przed nowym sezonem, więc na pewno ten zespół trzeba będzie wzmocnić. Chcemy, żeby zespół był silniejszy. Na całe szczęście jakby trząs zespołu Wiśle Płock zostaje. Czy to Krzysiek Kamiński, czy Kuba Rzeźniczak, czy Rafał Wolski, czy Mateusz Szwoch, który został najlepszym asystentem w lidze. Więc na pewno dołożenie do tych zawodników, których mamy kilku mocnych ogniw, pozwoli nam na to, żeby Wisła Płock była silniejsza w przyszłym sezonie i będziemy robić wszystko, aby tak się stało. Jeżeli chodzi o środki, no to na pewno nie będziemy tutaj szaleć pod względem transferów, ale też są opcje zawodników, którym kończą się kontrakty, którzy chcą zmienić otoczenie i na pewno kilku zawodników dołączy do zespołu i chcielibyśmy, aby to były mocne ogniwa, żeby wzmocniły zespół. A jeśli chodzi o priorytety takie transferowe, kadrowe, pozycje? To tutaj na pewno to, co już mówiłem na waszej antenie we wcześniejszej rozmowie, na pewno będzie to napastnik, na pewno będzie to skrzydłowy, no i na pewno środek obrony, ze względu też na to, że Alan Uryga opuszcza nas zespół, więc tutaj są takie 3 pozycje priorytetowe, które na pewno wymagają wzmocnienia. Czy taki zawodnik jak Cholewiak z Legii gdzieś jest przymierzany, czy to bardziej spekulacje? Pojawiło się nazwisko w mediach. No, na pewno ten rynek i ten zawodnik jest w jakimś tam kręgu zainteresowań, ale priorytety, tak jak powiedziałem, jest przede wszystkim napastnik, mocny skrzydłowy. Tutaj Mateusz by mógł nam zabezpieczyć kilka pozycji. Na pewno jest w kręgu zainteresowań, ale to też nie jest zawodnik, który jest jakimś priorytetem. Wyjaśniła się sytuacja kilku zawodników, z którymi przedłużyliście kontrakty. Wiemy, że zostaną. Ostatnio Rafał Wolski. Też Wisła ma to do siebie, że w dość taki oryginalny sposób prezentuje te nowe transfery. Ostatnio chyba najbardziej znanym piłkarzem Wisły na świecie jest niespodziewanie Piotr Tomasik za sprawą tego filmu, który przygotowaliście na modłę gry GTA. Spodziewał się pan, że to pójdzie aż tak w viral, że będą o nim pisać za granicą? No powiem szczerze, że się tego nie spodziewałem, że tak, że takim echem to się rozniesie. Oczywiście spodziewaliśmy się, że to będzie coś innego i zainteresujemy takim przedstawieniem zawodnika kibiców, ale że to pójdzie tak szeroko, szczerze nie spodziewałem się, ale to tylko cieszy. To pokazuje, że zespół, który udało się stworzyć w Wiśle Płock, mówię pod względem zespołu działu marketingu, pracuje fajnie i ma fajne pomysły i trzeba im pozwolić na to, żeby tą swoją kreatywność wykorzystywali, bo efekty to przynosi i o Wiśle Płock, tak jak pan wspomniał, stało się głośno na całym świecie. Panie prezesie, nie obawia się pan, że ktoś panu podkupi tych speców od social media i od przygotowania takich materiałów, bo słyszałem, że są zakusy. Nie wiem, czy pan się szykuje do renegocjacji kontraktu z nimi, jakieś podwyżki może się motywacyjne szykują.
No właśnie tutaj takie problemy tutaj jak i z zawodnikami, tak samo i z pracownikami, ale to spokojnie poradzimy sobie. Jestem tutaj cały czas w kontakcie z chłopakami, z jedną dziewczyną z marketingu w kontakcie, że na razie się nigdzie nie wybierają, a na pewno jakieś dodatki motywacyjne za taką robotę, którą robią ostatnim czasem, na pewno im się należy i na pewno mogą się spodziewać takich dodatków. Czy na temat planu przygotowań, panie prezesie, do nowego sezonu może pan coś powiedzieć? No, zaczynamy 14 czerwca. Po 2 tygodniach pracy w Płocku wyjeżdżamy na obóz do Warki. Kilka sparingów z dość mocnymi przeciwnikami, bo i Raków Częstochowa i Legia, więc na pewno silni sparing partnerzy. I 23 lipca, z tego co pamiętam, zaczynamy rozgrywki ligowe. To na koniec jeszcze jedna rzecz, bo też obiecaliśmy kibicom, że zadamy kilka pytań, które oni wpisywali na Twitterze. Fanatycy z Tumskiego Wzgórza pytają, jedno pytanie już padło na antenie, drugie. To taki bardziej długofalowy plan, panie prezesie, w jakim kierunku Wisła chce się rozwijać, jaką Wisłę chce pan widzieć tak za 5 lat? W którym miejscu chciałby pan, żeby Wisła była? To pytanie od kibiców. Za 5 lat chciałbym, żeby Wisła grała o najwyższe cele w Ekstraklasie. Na pewno jeżeli chodzi o rozwój klubu, to już tu wspominaliśmy, że na pewno będziemy mocno stawiać na naszą akademię. Chcemy ją rozwijać z każdym rokiem i chcemy, żeby za kilka lat kilku wychowanków miało możliwość zadebiutowania i grania regularnie w Ekstraklasie. Chciałbym oglądać Wisłę, która gra w piłkę, która gra ofensywnie, która przyciąga na trybuny kibiców i gra o najwyższe cele. I jeszcze ostatnie pytanie, panie prezesie. Kiedy otwarcie nowego stadionu? Czy coś? 2 trybuny na pewno w tym roku mają być skończone i oddane do użytku. Jeżeli chodzi o cały stadion, cały obiekt, ma być to końcówka przyszłego roku. Tomasz Marzec, prezes Wisły Płock, był naszym gościem. Panie prezesie, dziękuję pięknie za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słyszeliśmy o takim bardziej długofalowym planie, ale też krótkofalowo. Na przyszły sezon na pewno Wisła chciałaby poprawić to miejsce z tego sezonu. Mimo wszystkich problemów, niskiego budżetu, raczej nie widzimy Wisły gdzieś tam pałętającej się na ostatnich miejscach. No jeżeli dojdzie Rafał Wolski z końcówki tego sezonu w dobrej dyspozycji, bez urazów, to na pewno tutaj ze Szwochem plus 2 ciekawe transfery. No na pewno Wisła się spodziewa lepiej niż w poprzednim sezonie, gdzie jedna drużyna spadała, a walczyli prawie do końca o utrzymanie. Tak, to prawda. Tomasz Sokołowski, wielkie dzięki Tomku za dziękuję, dziś. Dziękuję, dobrego dnia, życzę Państwu. Arkadiusz Błaszczyk, kończymy magazyn sportowy. Dziękuję za dziś, kłaniam się nisko i dobrego weekendu.